Rafał Trzaskowski, 48 litrów, kandyduje w wyborach na prezydenta Polski. Ma wsparcie żony Małgorzaty Trzaskowskiej. Czy zostanie ona pierwszą damą i zastąpi Agatę Kornhauser-Dudę? Para jest już ze sobą od 20 lat. Poznali się w Kolegium Europejskim w Natolinie. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Małgorzata Trzaskowska opowiedziała o tym w rozmowie z magazynem Vogue. Gdy spotkała Rafała, miała 19 lat. Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku Kolegium Europejskiego na Natolinie. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl, to będzie mój mąż. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia. Opowiada Trzaskowska. Zostali parą na odległość. Przez następne kilka lat podróżowali do siebie pociągami, które, jak mówiła Małgorzata, na szczęście jeździły szybko i często. Pobrali się 5 lat później. Małgorzata wyprowadziła się z rodzinnego Rybnika i przeprowadziła do Warszawy. Nie było jej łatwo z dala od bliskich. Tęskniła za rodzicami, siostrą, bliźniaczką i bratem. Czytaj dalej na następnej stronie.